Dzień dobry w nowym vlogu. Siadajcie wygodnie, weźcie sobie coś dobrego do pićka, coś puchatego na kolankę i lecimy z tematem. Jest, słuchajcie, jest pierwszy chyba taki dzień z przepiękną słoneczną pogodą. Jest jakieś 8 stopni na dworze i ja co roku bardzo mocno czekam na wiosnę, dlatego że nienawidzę zimna. Nienawidzę w ogóle, zima działa na mnie bardzo tak niefajnie. W ogóle słuchajcie, wczoraj pierwszy chyba raz, wydaje mi się, że to był pierwszy raz, ogoliłam absolutnie całą twarz, czoło, nos, tutaj bok, wszystko, bo goliłam wąsik i robiłam to w miarę regularnie, co kilka miesięcy po prostu, a wczoraj ogoliłam calutką twarz i byłam, i dlatego, że moja twarz jest aktualnie mega wrażliwa, pokażę wam w ogóle. Te włosy potrzebują mycia, ale to jest wczoraj nałożony żel do włosów. One nie są takie tłuste, zresztą widać, że nie są. I słuchajcie, byłam taka, dlatego że bardzo bałam się, że a co jak moja skóra po prostu zareaguje na to w jakiś taki sposób, że będzie mega podrażniona. Ale na szczęście tak się nie stało, co bardzo mnie cieszy. I lecę do wanny. Będę testowała też nową maseczkę od Sephory, taką nawilżającą, więc to, czego moja skóra potrzebuje. No i zapraszam na spędzenie dnia ze mną. This is my setup. Does it look pretty? I think it does. I think it's pretty. What you think? Magda urodziła się z... sobie, robak w sałacie. No kurwa, robak w sałacie. Jeszcze tu otwierałam bułki z makiem i nie wiem, co jest makiem, a co jest sałatą. No kurwa mać. Co to ma być w ogóle? Jeszcze po nodze mi będzie chodzić. On mi będzie po nodze chodzić. No chuj pana, no. Jak on się na tej nodze znalazł? Czy on przeszedł po mnie całej? Boże, po prostu pożygam się zaraz. No co to ma być? Pytanie, gdzie on jest, bo ja go zabiłam, ale ja go nie widzę. Co? Chyba z martwych wstał, może ja go źle zabiłam. No nic, ale frytki muszę wyciągnąć. Człowiek idzie, kupuje sałatę za tyle pieniędzy, bo inflacja. Otwiera tą sałatę i co? I robak! Robak! W sałacie! Bo my najwyraźniej w Australii mieszkamy. No dobrze, że mi kurwa pająk wielkości mojej dłoni z tej sałaty nie wyszedł. Albo wąż kurwa. Tu dudu kurwa, tu dudu. Co za absurd. Kurwa wiedziała z jakiego to sklepu, to poszła i zareklamowała i powiedziała wszystkim klientom, że proszę tutaj nie kupować, bo te warzywa i owoce są z robakami. Chcecie jeść z robakami? Smacznie, na zdrowie. No co to ma być? Cholera jasna. A jaką mam pewność, że ich nie było więcej? Nie mam pewności. I co ja mam z tym zrobić teraz? Jak nie urok, to sraczka. Idziesz kurwa na balkon, wypierasz na balkon. Pija robaczywa sałato, proszę, bądź sobie tutaj z innymi robakami. Zrobimy haul z Rossmana, dlatego że to, że jestem taka rozebrana, ma swoje powody i przyczyny. Mam tutaj mianowicie bardzo włosione ciałko, takie troszeczkę puchate futerko. Po tej ostatniej depilacji plastrem i z woskiem, o której mówię w jednym chyba z ostatnich vlogów, dosłownie ostatnim albo jeszcze przedostatnim, poza... A robię depilację woskiem pierwszy raz, plastrami z woskiem pierwszy raz od lat, chociaż jak robiłam to lata temu, to też nie szło mi to najlepiej i wtedy depilowałam tylko nogi. No i stwierdziłam, że jakimiś pozostałościami plastrów z woskiem, które znalazłam po prostu w domu, zrobię sobie depilację woskiem, gdzie tak naprawdę nie mam do końca pojęcia, jak to się robi.
I słuchajcie, zrobię tą depilację woskiem o okolic bikini. I powiem Wam tak. Czy poszło mi dobrze, czy poszło mi źle? No ja tam wszystko opowiadam w tamtym vlogu, ale już nie będę Was tak odsyłać. No pusia była gładka, jak pupka niemowlaka. Aczkolwiek goiła się bardzo długo. I nawet miałam miejsca, w których były stróbki. Więc generalnie jak to się wygoiło, to zaledwie 3-4 dni później, jak już tak się w pełni wygoiło, to włosy zaczęły odrastać, tak długo się goiło. Ale ta gładkość... Love it. Więc co zrobiłam? Stwierdziłam, dobra, wszystko się zagoi, wszystko się odrośnie, odczekam trochę, bo ból jest nie do opisania. I zakupię różne opakowania różnych firm plastrów z woskiem. I spróbujemy one more time. Wiem, gdzie popełniłam błąd, na pewno. I tym błędem było to, że za dużo razy przyklejałam w jednym miejscu. A dlaczego tak robiłam? No dlatego, że tutaj na opakowaniu jest napisane, żeby... No nie wiem, gdzie to jest napisane, ale gdzieś było. Żeby nie naklejać plastra dwa razy w tym samym miejscu. No zajebiście, ale się nie da, dlatego że po prostu po jednym razie nie wyrywa wszystkich włosów. Tym bardziej jak ktoś jest tak mocno owłosiony jak ja. Więc myślę, że przyklejanie 12-13 razy nie tego samego, świeżego plastra w to samo miejsce i odrywanie mogło spowodować skutki uboczne, które miałam. Więc zaczniemy od nóg tym razem. No i mam zamiar jakoś tak to zrobić, żeby nie przyklejać tych plastrów tyle razy w tym samym miejscu. To jest temat numer jeden. Dwa, zamierzam obejrzeć zaraz kilka filmików na YouTubie na temat tego, jak to robić, jakieś tutoriali, nie wiem, whatever. I opracować jakiś plan działania. I trzy, wydaje mi się, że ostatnio mogłam mieć już troszkę za długie te włosy, a teraz jak tak patrzę, czy nie widać, to są krótsze odrobinę, tak mi się wydaje. Ale powiem Wam, że też jak tak patrzę, to one nie odrastały, nie odrosły wszystkie. Rzadzizna, jak na mnie, rzadzizna. Więc też mam nadzieję, że dzięki temu pójdzie lepiej. Strasznie mnie spędzi nos. No i tyle. I dlaczego chcę zacząć od nóg tym razem? Dlatego, że no jak mnie spędzi nos! A, jejku. Dlatego, że nogi to jest bardzo duży obszar. Jak mam coś próbować i się uczyć, to wolę na nogach, a do okolic bikini planuję przejść, ale po prostu ostatnim razem tak mnie bolało, że jak zrobię bikini, to ja nóg już nie tknę przez następne kilka dni, bo ten ból zostaje tu. I liczę, że jak zrobię na odwrót, to wiecie, o co chodzi, że no po prostu jestem nastawiona tak, Boże, jak mnie swędzi nos! Uwaga, oto mój outfit. Mam wałek na głowie, jeszcze przed wyjściem, żeby się te włosy trochę dokręciły. Jestem ubrana po prostu wygodnie i odpowiednio do pogody. Torebka, buciki i wezmę albo szalik, którym będę mogła sobie przykryć głowę, żeby nie nawiało mi w uszy wieczorem, albo po prostu czapkę i oksy, gdyż się nie maluję. To tyle. Możecie mi życzyć udanej randki i może być mniej udany film, ważne, żeby randka była udana. Dobra, jesteśmy. Mam tutaj softa i w ogóle. No i przełożę Was jakoś tak, żebyście, jak ja mam to zrobić, widzieli moją nogę. I słuchajcie, to nie jest tutorial, po prostu robimy to razem. Ale chcę Wam pokazać, jak to robię, chociaż raz, żebyście mogli mi... Ale to tak, podniosę nogę po prostu, bo to nie musicie widzieć dokładnie, bo to nie tutorial. Żebyście mnie mogli poprawiać ewentualnie. Także... Jedziemy, nie wiem w ogóle od których zacząć. No ale zacznę chyba od tych starych, żeby je po prostu, nie wiem, zużyć. Wish me luck. Nie, w ogóle gubię ostrość. Nie wiem co z tym obiektywem ostatnio vlogowym. Zacznę od tych plastrów, tych starych, które po prostu miałam, więc ja nie mam pojęcia jakiej one są firmy. I na spokojnie jeszcze raz przeczytałam instrukcję obsługi. Nie zdążyłam obejrzeć, sorry, żadnych filmów na temat tego, jak ich używać.
Nie ma tu instrukcji obsługi. Może tu będzie. Podejrzewam, że do wszystkich jest taka sama. Rozgrzej w dłoniach dwa złączone plastery energicznie, je pocierając ostrożnie, rozdziel pas na dwie części. Przyłóż plaster do depilowanego miejsca zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa. Okej. Przyciśnij go i wygładź kilka razy w tym samym kierunku. Zdecydowanym ruchem oderwij plaster w kierunku przeciwnym do wzrostu włosa, równolegle do powierzchni skóry. Wierzcie lub nie, ale jak depilowałam okolice bikini, to dokładnie tak robiłam. Więc no może dzisiaj pójdzie jakoś lepiej. Dobra, tu macie moją nogę, tu mam plaster, on jest rozgrzany, uwierzcie mi. O kurwa, odklej się, stresuje mnie to z lekka. I skóra też jest dobrze przygotowana. Dlatego, że ona w żaden sposób nie jest tłusta. Dobra. O, stresuję się. Dobra, zgodnie z wzrostem włosa. I patrzcie, robię tak. Robię zgodnie ze wzrostem włosa, tak? Tutaj, wiadomo, dociskam. No i teraz energicznie kilka razy każą mi, kurwa, to będzie bolało, nie chcę tego robić. Dobra. I naciągam też lekko skórę. A, chciałabym, żebyście to widzieli. Dobra. Dobra, no i te włosy poszły. Ja wam nie będę tego pokazywać, bo to jest obrzydliwe. Znaczy, czy to jest obrzydliwe? No nie, no to są po prostu włosy, ale wiem, że dla kogoś to może być obrzydliwe. I poszły z cebulkami w większości, no ale nie poszły wszystkie. I to prawda, że ja mam bardzo mocno włosione nogi, ale dobra, jesteśmy na dobrym tropie, lecimy dalej. Podmieniam sobie plaster, czyli kładę go na podgrzewacz. I takim podgrzanym jadę dalej. Znowu z linią włosa. Oj, tutaj poszłam trochę krzywo do tej linii włosa, ale to nic, bo niektóre włoski też mi tak krzywo rosną, pewnie jak każdemu. Dobra, no i co, jedziemy znowu. O! Jedna noga jest zrobiona, to znaczy jedna łydka, bo uznałam, że nie będę robić, jak coś takiego, całe nogi, nie będę robić kolana i nie będę robiła uda, dlatego że na kolanie i na udzie mam bardziej taki meszek i nie wiem, jak te plastry by sobie z nim poradziły, bo to jest taki bardzo miękki włos, a też no nie czuję takiej potrzeby po prostu, no nie? To są miejsca, które mogę golić na przykład co kilka dni, nie muszę ich golić codziennie. Natomiast no tutaj łydki, szczególnie na dole, mam bardzo czerwoną nogę, są no te włosy takie trudniejsze. Natomiast spoko. W ogóle powiem wam, że poszło spoko. Tak się przyglądam teraz. O, tu jest jeszcze takie miejsce, które chciałabym przeatakować. Nie widziałam tego wcześniej. Dobra. To będzie już ostatek. Bo ciężko tak. Ja wiem. Strasznie ciężko tak. Wiecie. Te łydki, strasznie ciężko. Czekajcie. Ała! Ale fajnie, bo poszło. Dobra, i co, już jest wszystko? Dobra, do czego dążę? Te plastry, ja nie wiem, jakie one są firmy, tak jak mówię, bo to jest jakieś firmy po prostu wrzucone do opakowania po plastrach, no nie? Więc nie wiem, jakie one są firmy, ale właśnie no nie są tak fajne jak te żelowe, z tymi kolorowymi woskami, niż z tymi żelowymi woskami, bo ten żelowy, którymi depilowałam bikini, po prostu one były takie, że one kleiły i kleiły i kleiły i kleiły i można było naprawdę użyć go x razy, oczywiście przy jednej depilacji. A tutaj tak naprawdę raz i on już nie klei, prawie. Teraz tak jadę nim x razy, dlatego że to są takie pojedyncze skupiska meszków i szkoda mi na nie całego plastra zużywać nowego. Ponieważ skończyłam te, smacznie co, to zastanawiam się, które w takim razie bierzemy na pierwszy ogień i tak, to jest puste, to muszę wyrzucić.
To też, sorry, lubię porządek. Myślę, że weźmiemy te fajniejsze od tamtych, które nie wiadomo jakiej były marki. Dlatego, ale mają też jeden ogromny minus, ale zacznę od plusów, że po prostu są o wiele bardziej klejące. Czuć, że ten wosk jest bardziej klejący. Co za tym idzie? Szybciej, łatwiej, mocniej i więcej włosków przy takim jednym naklejeniu i oderwaniu łapią i wyrywają. Więcej razy można je przyklejać, po prostu ja tak czuję, że więcej razy mogłam je przyklejać i super, o wiele fajniej mi się z nimi pracowało, ale mają tak miękki ten papier, na którym jest ten wosk, że on się rozrywa. A nie zresztą widzicie, że on jest taki rozrywany, a przy żadnych, nie pamiętam, żeby przy jakichkolwiek mi się to kiedykolwiek zdarzało, więc no to na pewno jest minus, ale no, myślę, że jakbym kupowała, to kupiłabym te i tak, mimo tego minusu, bo po prostu są jakieś takie fajniejsze. I tyle, słuchajcie, obie nogi mam zrobione. I know, I'm shook. Znaczy obie łydki. No i tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie. Póki co, no nie ma to co pokazywać. Noga nie jest jakaś giga czerwona. Zresztą widzicie. Ma takie, wiecie, te takie kropki, które są po prostu po włosku wyrwanym, nie? Tak jak na brwiach, jak wyrywamy sobie pensetą. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro. Teraz ściągam nadmiar tego wosku, takie resztki, jedną z chusteczek do tej tanity dołączonych. I co? No i zobaczymy. Potem pójdę się wykąpać i oczywiście mocno nawilżę nogi na noc i jutro Wam powiem, jak tam moje nogi. Ale ogólnie fajnie. Hej, kolejnego dnia oczywiście. Nagrywam na takich ustawieniach do Reelsa, takich studyjnych, więc nie wiem, czy jestem ostra, mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, powiem Wam, że po pierwsze jestem zajebiście zadowolona z tej depilacji nóg, dlatego że możecie mi nie wierzyć, możecie, nie wiem, śmiać się ze mnie czy whatever, ale w ogóle powiedzcie mi, jak te włosy, na nich jest trochę za dużo żelu, ale pomijając to, pierwszy raz mi wyszedł taki kucyk z przedziałkiem. Spoko? I u mnie to wygląda tak, że jeżeli ja ogolę nogi wieczorem, przy wieczornej kąpieli, przed spaniem, to jak wstaję rano, to już mam taką tarkę. Wiecie, co chodzi, że już po prostu te włoski tak mikro odrastają i już mam taką tarkę. A ogoliłam te włosy wczoraj wieczorem, teraz jest już grubo po północy, znaczy ogoliłam, wydepilowałam. I wiecie, dla mnie to jest taki, bo ja wiem, że one jeszcze nie będą odrastać, ale dla mnie to jest taki, po prostu taki mind blow, że ja mam gładkie nogi, także jestem mega zadowolona, zero podrażnień, zero nic, także będziemy robić okolice bikini definitywnie znów. I co, właśnie skończyłam nagrywać studyjne materiały, robię sobie coś na szybko do jedzenia, bo jestem mega głodna. No i muszę posprzątać studio, bo standardowo jest totalny rozpiździel, także well. Jestem donna dzisiaj, wstawiłam jeszcze pranie. Nawet się nie spakowałam, ale posprzątałam bardzo, bo nienawidzę zostawiać nieporządku wyjeżdżając gdzieś w ogóle na weekend, potem wracać z takim poczuciem, napiszcie czy też tak macie, że o nie, jest bałagan, trzeba będzie jeszcze sprzątać. Robię skincare, żeby zaopiekować się moją skórą, tak żeby było git, i siadam niestety do montażu. Dochodzi druga w nocy. Ale jest czwartek i ja bardzo chcę dodać jutro vloga dla Was, więc po prostu odeśpię w samochodzie, nie wiem, no odeśpię w samochodzie i biorę się za montowanie vloga.